Szanowny panie kapitanie, rzeczywiście Nestorze, nie tylko dla wszystkich uczestników konwentu morskiego, ale także dla wielu ludzi, którzy pragną odbudowy potęgi polskiego przemysłu morskiego, portowego, okrętowego. Panie ministrze, panowie ministrowie, ekscelencjo, państwo parlamentarzyści, panowie admirałowie, oficerowie, komendanci, panowie rektorzy, prezesi, wszyscy szanowni państwo, uczestnicy tego piątego okrągłego konwentu morskiego. Morze to jest wielka rzecz, mówił bohater przedwojennej powieści. I rzeczywiście czujemy tak wszyscy podskórnie, jedni sobie to bardziej, drudzy mniej uświadamiając, ale wszyscy doskonale rozumiemy, jak wielkie szanse wiążą się z morzem. Szanse wielorakie. Gospodarcze, o tym była tutaj mowa, kiedy odmienialiśmy przez wszystkie przypadki słowa kompetencje, wartość dodana, korzyści dla gospodarki polskiej i korzyści finansowe, społeczne, rozwojowe, kadrowe. Ale nie tylko gospodarcze. Pięknie tutaj zaprezentowali przed chwilą panowie admirałowie, w jaki sposób także i bezpieczeństwo Polski, a więc to wszystko, od czego zaczyna się rozwój kraju, zależy także od przemysłu okrętowego. I bardzo dobrze, że przedstawiliście to panowie właśnie w taki sposób, konkretnie zakotwiczając te nasze dzisiejsze dylematy bezpieczeństwa w tej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę, z bezpieczeństwem akwenu bałtyckiego i tym wszystkim, co wiąże się również z naszą kompetencją w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Bo była przecież mowa tutaj właśnie o takich okrętach, które mogą pełnić ważną rolę w wykrywaniu, detonowaniu min, czyli zwiększaniu bezpieczeństwa na akwenie Morza Bałtyckiego. Ale żeby głębiej wejść w te tematy, to trzeba zacząć również od odrobiny historii, od tego, jak wyglądało to ostatnie 30-lecie. Otóż, szanowni państwo, ja widzę tutaj wiele twarzy z panem kapitanem Zbigniewem Sulatyckim na czele, które starały się walczyć o utrzymanie kompetencji naszego przemysłu morskiego, okrętowego, portowego. Ale niestety, w szczególności lata 90. i 2000, to był proces odwrotny. W czasie transformacji gospodarczej nie tylko gubiliśmy te kompetencje, ale z lekceważeniem podchodziliśmy do ich utrzymania i do ich wykorzystania, do ich wprzęgnięcia w szersze procesy gospodarcze w ramach całego rozwoju i transformacji lat 90., lat 2000. Aby ten niedobry proces odwrócić, potrzebna była przede wszystkim wiara. Po pierwsze, wiara w to, że można odwrócić ten niekorzystny trend, a po drugie w to, że właśnie, jak sobie mówimy tutaj, Polak potrafi. To wspaniałe hasło Piątego Konwentu Morskiego, które niech będzie też pewnego rodzaju drogowskazem na przyszłość. Wiara to coś, co wiąże się ze sferą ducha, ale jestem przekonany, że gdyby nie bardzo konsekwentna wiara podtrzymywana symbolicznie przez państwa, przez ludzi morza, na czele z panem kapitanem Sulatyckim, ale także przez właśnie takich ludzi jak prezes Jarosław Kaczyński, jego brat, prezydent Lech Kaczyński, nie bylibyśmy dzisiaj tutaj w tym miejscu. A to dlatego, że te wartości, które przecież właśnie wiążą się z kompetencjami, ze zdolnością do agregowania kompetencji i agregowania różnego rodzaju procesów pod kątem realizacji już bardzo konkretnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, inwestycyjnych, okrętowych, morskich. To wszystko
musi mieć jednocześnie właśnie swoją klamrę pod tytułem wiara w to, że można, wiara w to, że Polak potrafi. I to jest ten pierwszy wstępny warunek. Ale jest też drugi warunek, który jest absolutnie konieczny i bez którego też byśmy dzisiaj tutaj nie byli. Tym warunkiem jest zdolność do finansowania tych wszystkich przedsięwzięć. Mówił o tym przed chwilą tutaj pan rektor Politechniki Gdańskiej, mówił tutaj pan minister Grubarczyk, wielokrotnie przywołując pewne przedsięwzięcia, które wymagały finansowania takiego, innego, jeszcze innego, w finansowaniu właśnie ropaksów, ale także przemysłu okrętowego, wykrywaczy min, miecznik, kompetencji, odbudowa tych kompetencji, ale także finansowanie różnych przedsięwzięć przez stocznie prywatne, jak znakomita stocznia remontowa holding, wiele stoczni i działań, które się z tym wiążą. To jest zdolność do finansowania. I teraz warto się nad tym też przez chwilę zastanowić. Bo może nasi poprzednicy przecież też jakby mieli środki, to mogliby coś sfinansować. Ale jednak tego nie robili, bo tych środków nie mieli. Bo wszystko zaczyna się najpierw od wiary, ale później przekuciu tej wiary w zdolność do realizacji wielkich projektów poprzez finansowanie i naprawę finansów publicznych. Chcę, żeby wszyscy zdali sobie z tego sprawę tutaj, także ludzie morza, że nie byłoby tych projektów, nie byłoby powolnej odbudowy także kompetencji przemysłu morskiego. Tego procesu, który ja bardzo mocno wspieram. Tak, musi być silny polski przemysł okrętowy. Musi być silny polski przemysł okrętowy, który wzmocni nasze bezpieczeństwo, naszego wybrzeża i całej Rzeczypospolitej. I szanowni państwo, tak jak niestety III Rzeczpospolita na samym początku odwróciła się od morza, tak my przywracamy morze Polsce, a Polskę przywracamy wybrzeżu. Bo wierzę, że to jest potężne sprzężenie zwrotne. Wierzę, że tak jak to przed chwilą przedstawił pan rektor, ale widzieliśmy tutaj również podczas tych filmów prezentowanych, że te kompetencje niezwykle wzbogacają polski przemysł. To właśnie wysokie kompetencje tworzą wysoką wartość dodaną. Dzięki temu Polacy mogą zarabiać więcej. Polscy inżynierowie zostają tu w Polsce, a nie szukają pracy gdzieś za granicą. Najzdolniejsi polscy twórcy, projektanci, inżynierowie, projekt menadżerowie projektów chcą tworzyć, pracować, rozwijać się tutaj w Polsce. To wszystko jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych. Przyszło mi do głowy, jak tutaj siedziałem, słuchałem tych różnych referatów, jeszcze jedno ciekawe porównanie. Wszyscy dzisiaj zazdrościmy w pewnym sensie Korei, Japonii, Chinom. Prezentował to pan minister Grubarczyk parę lat temu na którymś z wcześniejszych konwentów morskich. Tam jest 90% przemysłu okrętowego, stoczniowego przemysłu całego świata. A jak oni go zbudowali? Otóż oni go zbudowali kosztem gigantycznych wyrzeczeń społecznych. I to jest pewna zasadnicza różnica. Jak rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje przemysł stoczniowy, portowy, okrętowy, a jednocześnie angażujemy wielokrotnie więcej środków w politykę społeczną. My nie odłożyliśmy polityki społecznej do lamusa. To jest 80-90 miliardów złotych rocznie. Ta Korea, te Chiny, oczywiście w proporcji w stosunku do PKB, w stosunku do wielkości gospodarki, te kwoty rokrocznie przez 30-40 lat angażowały w przemysł. Przemysł okrętowy, stoczniowy, samochodowy i dziesiątki innych przemysłów. Nie angażowały tego w politykę społeczną. A my nie godzimy się na to, aby
krzywda społeczna III Rzeczpospolitej dalej trwała. Dlatego pierwsze środki przeznaczyliśmy na wyrównanie społecznych szans. Myślę, panie rektorze, panowie rektorzy, państwo rektorzy, że wielu waszych absolwentów dzisiaj w ogóle może studiować, dlatego że dziesiątki miliardów złotych przeznaczamy na politykę społeczną. Dlaczego o tym mówię? Szanowni państwo, panie przewodniczący, patrzę na pana przewodniczącego NSZZ Solidarność, naszego wspaniałego związku zawodowego. To jest pewien mechanizm naczyń połączonych. Łańcuch składający się z wielu ogniw. My wierzymy w Polskę, wierzymy w Polaków. Nie chcieliśmy, aby oni w kolejnych falach migracyjnych pokazywali nam, że tu nie widzą swoich szans. Przeznaczyliśmy ogromne środki na politykę społeczną i cały czas przeznaczamy. Przeznaczyliśmy ogromne środki na infrastrukturę. Pogłębienie toru wodnego, o którym tutaj była już mowa, do 12,5 metra, zakończone do Szczecina. Falochron, kolejny miliard. Terminal głębokowodny w Szczecinie, to kolejny miliard. Już zainwestowane miliardy w ten terminal głębokowodny w Gdańsku. Mierzeja Wiślana, którą za chwilę będziemy już uroczyście otwierali, która pokaże jednocześnie, czym jest zwiększenie suwerenności wobec Rosji, zwiększenie naszej niezależności wobec Rosji w praktyce. To tylko wybrane inwestycje w przemysł morski, przemysł okrętowy, w porty polskie. Ale obok tego, jak doskonale i najlepiej wie o tym pan minister Marek Gróbarczyk, któremu z tego miejsca chcę gorąco podziękować za blisko 7 lat tak bardzo owocnej współpracy, kiedy wiemy doskonale, ilu sceptyków wokół nas było, ilu kpiarzy, którzy nie wierzyli w to, że można odbudować polski przemysł morski. Tych kpiarzy, którzy zresztą zamienili w Szczecinie, jak mi Marek pokazywał, jedno z najwspanialszych nabrzeży portowych w wielki parking samochodowy. A linie technologiczne, może nie najnowocześniejsze, cięli na kawałki i sprzedawali na złom. To była polityka naszych poprzedników. Trzeba widzieć całość spraw, drodzy państwo. Politykę kształcenia jako część polityki społecznej. Politykę odbudowy infrastruktury. Owszem, podłączamy również drogi, koleje. Budujemy nowe drogi po to, aby z tych portów mogły być wywożone kolejne towary. Widzimy szansę w przemyśle nowoczesnym, nowoczesnym przemyśle związanym z technologiami offshore. Chcemy, aby jak najwięcej wartości dodanej, przemysłu tworzonego było w Polsce, żeby ten polski content był jak największy. To wszystko musi być uzupełnione o kolejne inwestycje. I to właśnie, szanowni państwo, robimy. Bo ja wierzę głęboko, że polskie wybrzeże, to długie w naszej historii najdłuższe wybrzeże, jakie mamy, jest dla nas wielką szansą, gwarantem bezpieczeństwa i symbolem wolności. To wybrzeże jest wielką szansą, ponieważ od Szczecina po Elbląg, przez nasze wspaniałe Trójmiasto, tworzymy i będziemy tworzyć kolejne komponenty całego przemysłu morskiego, który będzie z kolei potem kołem zamachowym całego przemysłu polskiego. Jest gwarantem bezpieczeństwa, bo dzięki temu, że udało się utrzymać panom admirałom, panu kapitanowi Sulatyckiemu pewien potencjał i wiarę w to, że polski przemysł okrętowy jest potrzebny, będziemy inwestować coraz więcej w ten przemysł. Program Miecznik, kormorany, nasze wykrywacze min, Albatros i kolejne, które będziemy budować, potwierdzają nie tylko naszą wiarę, ale że w ślad za naszymi słowami idą nasze czyny i idą pieniądze. I wreszcie w dobie walki na Ukrainie trzeba powiedzieć, że nasze wybrzeże, te kompetencje, które tutaj tworzymy, umacniamy, są jednocześnie też symbolem naszej wolności, naszej umacnianej
wolności. I na pewno będziemy chcieli rozwijać i tą właśnie te nasze kompetencje morskie, bo wierzę w to, że one z kolei wzmacniają bezpieczeństwo całego kraju. Szanowni Państwo, drogi Panie Kapitanie, nasz poeta mówił, że ten, kto się wsłuchuje w morze, ale nie słyszy tego głosu morza, nie rozumie tego, co morze nam daje. A ja wierzę, że wszyscy Państwo, ludzie morza, nie tylko wsłuchujecie się, ale rozumiecie szanse, jakie morze nam daje. Ja te szanse oczywiście również dostrzegam. I dlatego cieszę się, że kiedy zaczęliśmy nasze rządy od naprawy systemu finansów publicznych, naprawy po prostu budżetu państwa polskiego i we wszystkich tych inwestycjach, które tu widzicie, tych wojskowych, tych morskich, okrętowych, tych cywilnych, ropaksowych, promowych, nabrzeża portowe, falochrony, pogłębienie toru wodnego, przekop Mierzei Wiślanej, przekop tunelu do Świnoujścia. Wszędzie widzicie tutaj pieniądze publiczne. To nie jest cud. To jest pierwszy raz od 500 lat normalny polski budżet. Naprawione finanse publiczne. To temu zjawisku zawdzięczamy inne podejście, możliwość podejścia, możliwość realizacji tych aspiracji, którymi inspiruje nas Pan Kapitan i wy wszyscy, ludzie morza, inspirujecie nas. Na pewno inspirujecie mnie. Pokazujecie, jaka jest droga przed nami, która jest drogą wyboistą, trudną, ale drogą wielkich szans. Rzeczywiście, ci, którzy chcą dzisiaj być wśród najlepiej, najwyżej rozwiniętych państw świata, muszą wykorzystywać takie szanse. Muszą budować najnowsze technologie w oparciu o to, co wymusza najwyższą konkurencyjność światową. A przemysł morski taki jest. Pamiętam moją rozmowę sprzed 6 lat z panem ministrem Grubarczykiem, kiedy pokazywałem, jaka jest wartość kilograma polskiego eksportu i jaka jest wartość eksportu, kilograma eksportu niemieckiego na przykład. Tam niestety kilkukrotnie wyższa była. Gonimy ich, cały czas jeszcze jesteśmy za nimi, ale ten dystans się trochę zmniejsza. I pan minister wtedy słusznie zauważył, że kilogram wyeksportowanego na przykład okrętu albo statku jest właśnie tym, do czego dążymy, czyli przekracza tą średnią wartość kilograma eksportu niemieckiego, a nawet szwajcarskiego. To takie dobre przełożenie pewnych koncepcji ekonomicznych, finansowych na praktykę funkcjonowania przemysłu. Dziękuję Ci, Marku, właśnie za tamte słowa, za tamtą inspirację, bo to pokazuje, jak wiedza, przemysł, finanse i to te finanse, które są nie tylko związane z dotacjami, ale te, które są związane z realnym biznesem, takim, który potem tworzy pozytywne sprzężenie zwrotne. Koło zamachowe całej gospodarki potrafią dać ten jakby znakomity rozwój dla naszego przemysłu. Szanowni Państwo, morze to jest rzeczywiście wielka rzecz. Ja wierzę w to bardzo głęboko, że tutaj podczas tych konwentów morskich, na tym 5. konwencie morskim, ale też podczas wielu dyskusji, debat i kongresów inicjowanych przez Państwa, kongresów dotyczących spraw morza, rodzi się coś niezwykłego. Rodzi się coś, co porównać można tylko do naszych wspaniałych dziadów, czy raczej już pradziadów z okresu początku II Rzeczpospolitej, kiedy tworzona była Gdynia. Ta wiara w polskie morze, szanse, które ono nam daje, może być powtórzona. I ja głęboko wierzę, że tak właśnie się stanie. Tak właśnie się stanie na chwałę całej naszej Rzeczypospolitej i przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Dziękuję.